Cześć. A dzisiaj mija 2 tygodnie, od kiedy dojrzał pierwszy bananek. No, było już przez ten czas kilka sztuk, bo tak tutaj się kręcę i podjadam co jakiś czas. No ale dzisiaj przyszedł czas już na trochę większy zbiór swojskich bananów.
No, zbiór okazał się dosyć obfity. No, było widać, że trochę brakuje mi wprawy do zrywania bananów. Trochę było za wysoko, niewygodnie się do nich dobierać. Ta resztka, co została, pewnie za kilka dni też dojdzie, ale już będzie łatwiej je zebrać. A no, tak więc za kilka dni będzie koniec. Koniec owocowania, koniec owoców. Musza Grand Nine'a. I teraz będzie trzeba czekać na owoce innego banana. No, będą tu owoce jeszcze bardziej niezwykłe. Owoce Musa Grossmichel. Jak się nazywa ten banan? Bardziej niezwykłe, ale dość podobne mogą być. Natomiast te tutaj, które tutaj teraz pokazuję, to jest banan o nazwie Musa Dwarf Brazilian. No tutaj to całkowicie nie wiem, czego się będzie można spodziewać po tych owocach. A mam jeszcze takie różowe owoce bananów. Ale one uchodzą za niejadalne, dlatego że mają dużo nasion w środku, ale da się je skonsumować. W smaku przypominają banany. A przyszło mi do głowy, żeby zrobić konkurs. Do wygrania będzie 6 bananów. Nie wiem jeszcze, czy to będą te banany tutaj stąd, czy będą banany, które dopiero dojdą. Dlatego, że te tutaj w większości są takie popękane. A wolałbym zwycięzcy wysłać w całości banany, nie popękane. Zasady konkursu będą bardzo proste. Wystarczy napisać pod filmikiem jakiś komentarz. I ze wszystkich tych komentarzy zostanie wylosowany jeden, którego autor będzie zwycięzcą. Jutro wieczorem zrobię filmik, w którym będzie nagrane losowanie. Losowanie będzie za pomocą jakiegoś specjalnego do tego celu właśnie programu. Powiedzmy, że można będzie pisać komentarze do godziny 17. Do jutra. No, na koniec zrobimy jeszcze badanie zawartości cukru w bananie. Weźmy może takiego tutaj. Kawałeczek. Powinno wystarczyć. Specjalne urządzenie. Spadło. Jeszcze kawałeczek. Tak. O. Dobra. Urządzenie pokazuje 30 jednostek, czyli wychodzi na to, że to jest bardzo słodkie. No tak więc to by było na tyle. Zapraszam do brania udziału w konkursie. Na razie.